co dalej? Jak wygrać z Anglią i Walią, bardzo mocnymi zespołami, które stoją na drodze do światowego finału? Te pierwsze wiosenne treningi i mecze nie wypadły najlepiej. Zaczęto wątpić w siłę olimpijskiego złota. Czy sukces Monachium nie przesłonił braków polskiego piłkarstwa? To nie jest gra, mówiono. Raczej towarzyskie przepychanie się na parkiecie. Ale niebawem do Katowic przybył sławny Sir Ramsay z drużyną Anglii. Ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie wita Państwa Jan Miszewski. 6 czerwiec 1973 roku. Gorgoń z Gadochą. Gorgoń, długa piłka na lewą stronę. Znakomity rajd Włodzimierza Lubańskiego. Makfalan, znany ze swojej nieustępliwości, fauluje pana Włodzimierza. Rzut wolny. Piąta minuta gry pierwszej połowy meczu Polska-Anglia. Ostry kąt. Mało zawodników polskich na polu karnym, tylko czterech. Przed polem karnym Jerzy Krawka. Gadocha. Po ziemi znakomita sytuacja, gol! Banaś, proszę Państwa, wspaniale! Znakomicie egzekwowany rzut wolny. Wspaniała akcja, proszę Państwa, i Jan Banaś do spółki z Lesławiem Ćmikiewiczem. Jeszcze raz ta sama sytuacja, uzyskują bramkę. Ósma minuta gry. Wrześnie. Lubański. Banaś. Makfalan. Bobby Moore, ta ostatnia instancja. I teraz z Bobby Moore'a. Lubański na pole karne spada. Strzał! Gol! Gol! Cudowna sytuacja, proszę Państwa. Włodzimierz Lubański wykorzystuje hit Bobby Moore'a, spada na pole karne. Co za kapitalny strzał prawą nogą. Piłka odbija się od słupka i spada do siatki. Proszę Państwa, 2-0. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Oto kapitan zespołu Włodzimierz Lubański. Cudowny strzał. I gol, proszę Państwa. Gol w 65. meczu w reprezentacji Polski. Kapitan naszej drużyny narodowej Włodzimierz Lubański uzyskuje 46. bramkę, będąc absolutnym rekordzistą. Obłęd na trybunach, szał 130 tysięcy ludzi. Musiał Lubański, Gadocha, z powrotem Lubański, jest jeszcze Krawka, Lubański. Leży Lubański, Makfalan atakuje go tym razem w sposób bezpardonowy. Nadal Lubański na murawie. Sędzia unosi rękę w górę. Żółta kartka, proszę Państwa, dla Makfalanda. Stało się, tak chyba stało się. 100 tysięcy ludzi gorąco dopingowało naszą drużynę. Ryk na widowni. Na początku Mike England odgrażał się. Zamordujemy ich, zniszczymy, zmieciemy z boiska. Będą bezradni. Dokonamy dla Walii futbolu tego, czego dla Anglii dokonał Lloyd George w polityce. Górski potrafił być chłodny w ocenie i wątpić we wszystko, co jeszcze nie stało się faktem. Natomiast Bowen przed meczem powtarzał: naszą siłą jest wola zwycięstwa, dlatego wygramy. Dzień 17 października zbliżał się szybko. W Polsce podniecenie i nieśmiałe nadzieje, może się uda. W Londynie mówiono: zwycięży Anglia 5-1, 6-1 albo 3-0. Polska-Anglia po raz ostatni w tym niezwykle atrakcyjnym wyścigu do finału Mistrzostw Świata. Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, Sir Stanley Rowe, witał przed chwilą drużynę polską. Powitał
piłka Peter. Allen Clark, but lewą nogą tam na prawą stronę, niepilnowanych dwóch zawodników. Cudownie to ma. Brawo, panie Janie. No, brawo, znakomita interwencja. Lato, w środku mamy dwóch zawodników, proszę państwa, Grzegorz Lato, sam McFarland ucieka teraz. Gadocha, Domarski, gol, gol, proszę państwa, sensacja na Wembley. 10. minuta gry drugiej połowy, cudowny wypad polskiej trójki, rozbicie ataku, piłka na lewej stronie, Grzegorz Lato, ucieka tutaj Gadocha, McFarland i Hunter zdezorientowani, wyłożenie piłki do zawodnika w stanie Mielezjana, Domarskiego i Szylton puszcza pod brzuchem piłkę. 1-0 dla polskiej drużyny na Wembley. Musiał Domarski. Niedobrze. Gorgoń. Szli. Rzut wolny. Już wyegzekwowany. Martin Peter spada na pole karne. Sędzia pokazuje rzut karny. Tak jest, Allen Clark do tej pory niezawodny. 11 metrów przed Janem Tomaszewskim piłka. Ruszył. Gol. Jan Tomaszewski ręką, tak jest, natychmiast. To jest nowoczesna gra. Teraz, proszę państwa, Grzegorz Lato ucieka. Aj, ej, ej, ej. Jest fair play. No ja tego już nie widziałem dawno. Proszę państwa, żółta kartka. Coś niebywałego. Opuszcza piłka boisko. Hunter. Bulzacki.